Jojo, siema, z strony Milo. Idziemy teraz na park. Myślę, że nagram jakieś klipy. No i będzie fajnie. Fajne jest, to już mówiłem chyba w vlogu, że mam kilka sekund do parku. 30 sekund, szybko jazdą. A na nogach myślę, że... Minutka na nogach. No i zobaczymy, jest zimno. Jest 8 rano, ale na szczęście nikogo nie będzie. No i zobaczymy, czy jest skatepark suchy. Wczoraj też już byłem i były suchy, ale zobaczymy, może coś się zmieniło. No chyba nic. Suchutko. I napiszcie w komentarzach, na ile oceniacie ten park. Na razie patrzcie na przeszkody, a później oceniajcie kąty, gdyż, ponieważ no przeszkody są takie, które widać. Wszystkie. Tam jest jumbox, tam jest strefa streetowa, sekcja streetowa właśnie. Tam są murki, tam rurka, taki mały mini quarter, tutaj jest, są bęki, schodki. No i taki, taka piramidka, tutaj taki niby bowl, no ale no nie wiem, nie wiem w ogóle do czego to jest, jak tutaj się nikt nie napędza prawie przy tym. No i taki cycek też, nie wiem po co to jest, bez sensu. No ale dobra. No i to mam jeszcze takie kuterki duże. Teraz może wam powiem, co bym zmienił tutaj na parku. Myślę, że u nas na parku zmieniłbym tutaj. To gdzie stoi ten koter, to jest bez sensu, bo i tak go nikt nie używa. Tutaj powinien stać, nie wiem, przynajmniej jakiś wall albo coś w tym stylu, no bo bez sensu, jak tutaj się nikt nie napędza. A tutaj też powinien być koter, albo nie, no tylko tam. A reszta to spoko. Tylko zaraz wam pokażę kąty tego flyboxa. Kurde, ale jest zimno, niby świeci słoneczko, ale jest tak zimno, że mi ręce odmarzają. Na szczęście później, za godzinkę już się zrobi cieplej. No ale jest rano, więc nie narzekam. No i patrzcie na te kąty. Tutaj są takie ostre kąty. Tutaj na pewno nie zrobi się beko, bo nawet raz jak skakałem, robiłem chyba truje, z tego co pamiętam, 360 stopni, to wpadłem, tutaj mi zahaczyła noga i spadłem normalnie. Jakbym robił na erze coś, no to nie polecam. No i w ogóle no, taki flybox, no przyznam, że zmieniłbym go, wolałbym mieć niższy, ale no, z lepszymi kątami, tak jak nawe na przykład, ten mały flybox. A tutaj też mamy, jest taki zjazd, tak ostro się rzuca, tak. Tak bardzo boli. No dobra, ja się rozdziewam. Zaraz zakładam ochraniacze i pokażę wam jakieś triki, które się ostatnio nauczyłem na tym parku. Lecimy. Ja się rozdziewam, widzimy się za sekundę. Lecimy, rozdziewaczka. Pamiętam, jak mnie hejtowali za rozgrzewkę, więc próbuję zrobić taką ciekawą rozgrzewkę, żeby nam hejty. A ja się hejtu śmieję, więc mam radochę. No i jest fajnie. Dobra, zdejmę kask. Mam tutaj GoPro, dzisiaj wziąłem. Ręce sobie rozgrzeję, bo mnie tutaj bolą strasznie. Dziwne, że nie dosięgam do palców, jak dopiero co wstałem niedawno, więc... A teraz przysiady lecimy. Muszę ręce tutaj rozciąć. Dobra. Nie jestem bardzo rozgrzany, ale myślę, że jak teraz trochę pojeżdżę, to się rozgrzeje. Więc ja się rozdziewam, założę sobie ochraniacze, bo jak się wywalę, to nie będzie przyjemnie. O, tak, nie będzie przyjemnie. Chodzi o łaski. O. Co tu robi się? Mam nadzieję, że fajnie mi to wyszło, chodzi o łaski. Dobra, zakładam ochraniacze. Możemy iść śmigać. Tylko no nie jestem rozgrzany, kurczę blaszka. Dobra, nagram teraz jakieś rozrywkowe klipy. Właśnie okazało, że mam bardzo mało procent na kamerze, a ją całą złodowałem. Więc nagram bardzo szybko coś łatwego, a później z GoPro. Uwaga, ci zrobię whipa, uwaga.
Nie siadło mi. Macie rację, nie umiał łypa. Czekajcie, spróbuję jeszcze raz. Do wszystkich hejterów, którzy mówili, że nie umiał łypa, macie rację. No bo nie umiem, no. Przepraszam. Że wysoko mam. Lecimy! Czy będzie pierwszy raz w życiu? Uwaga, 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 uwaga! Widzieliście to? Mój pierwszy ten w życiu. Ale się jaram. No widzisz, jednak umiem, pan, nauczyłem się. No, a tak serio to... Teraz, Teo, co teraz robię, to nie jest żadne wyśmiewanie tych, którzy nie umieją lipa, tylko no takie po prostu lizardów, no. Więc ci, którzy nie umieją lipa, nie obrażajcie się, bo to nie o to chodziło, żeby was tak obrazić, nie o to chodziło, bo każdy się uczy w swoim tempie. No, no i tyle, kurde, bateria się kończy. Ej, uświadomiłem sobie przez chwilę, że nie mam kasku. To był mój bardzo duży błąd. Pamiętajcie, że jeździ się w kasku i nie możecie go zdejmować. Właśnie padła mi bateria w kanonie. W tym małym aparaciku. Nie wiem od czego, pewnie od zimna. Więc teraz muszę coś nagrać z GoPro. Ale no nie wiem co, no kurczę. Dobrze, może zacznijmy od jakichś chillowych trików, bo jest zimno. Więc... Dobra. Zrobimy taką sekwę maluteńką. Dobra, teraz. Oh man. Kurczę, nie wiem, co mogę zrobić jeszcze. Dobrze, może... Zrobię jakiegoś chillowego ketchupa na śniadanie. Tylko, że nie wiem, czy... Bo dzisiaj w ogóle nie robię lipa na węku. Nie wiem, czy zrobię od razu ketcha. Ale zobaczymy. No dobra, był, ale taki maluczenki. No dobra, taki. Duży był. Dość. Teraz jak sobie zobaczyłem tego whipa i na kamerze w ogóle nie widać, że tu jest catch, więc w sumie nie dziwne. Więc może nagram później, jak mi ta przyjdzie z kamerą, z baterią, to może nagram właśnie catcha. No jakieś fajne klipy, póki nikogo nie ma. A może teraz na stridzie. Wiesz, takie chillowe klipy, a później polecimy z jakimś double whipem na banku, czy innymi fajnymi triczkami. No i myślę, że będzie spoko vlog. Polecimy sobie teraz na jumboxa. Jak widzicie, tutaj ten jumbox strasznie wybija do przodu. I ja przyznam wam szczerze, że na ten jumboxie nic dosłownie nie umiem. Tylko whipa zrobię lub bara. Ale tak to ten jumbox tak wybija, że nie da nic zrobić. Na BMX jest łatwo, ale na kolejną za nowa. No ciężko jakoś to idzie. Dobrze, rozpędzimy się i na razie wyskoczę z niego, bo dzisiaj w ogóle nie wyskakiwałem. Dobra, na razie mało. Teraz polecimy sobie tutaj, zrobimy jakieś stela, fibelka. O Jezu! Ej, dek mi nie wziął się na fibla, tylko na jakiegoś... Stala. Dobra, lecimy jeszcze raz, bo trochę lipa. Dobra. To lecimy. Co teraz mogę zrobić? Kurczę, nie mam pomysłu na żadne triki teraz. Dobrze, mam pomysł. Katuję dzisiaj dwa lipy tam. Pod ten kuterek. Zobaczymy, czy mi wyjdą. Teraz sobie nagram, jak robię z GoPro. Później mi ta przyjdzie, nagram i tam próby. Ale na razie zrobimy sobie double whipa z bęku.
dziubasy, musiałem trochę odpocząć. No i teraz nie robiłem dubla. Zobaczymy, czy mi wyjdzie za pierwszą próbą. Coś czuję, że pyknę go, ale czekajcie, dropnę sobie dzisiaj pierwszy raz. Zobaczymy się na to. O! Dobra, lecimy. Dobra, na jedną. Dobra, teraz na drugą próbę siądzie. Jestem wypoczęty. Teraz jakoś zmęczyłem, przyznam szczerze. Dobra, lecimy z tym double whipem. To dla was. Zostawcie teraz lajka. Druga próba dzisiaj. O Jezu! Znowu! Man! Sklejone! Ale druga próba. Dzisiaj jest sklejone. Zostawcie teraz lajka. Teraz może nagram z GoPro. Położę sobie tutaj GoPro i nagram wam, jak to robię. No ale najpierw zobaczcie, w ogóle było widać, że zrobiłem tego double whipa. Like it. Zobaczyłem teraz, że nie było widać aż tak bardzo, że zrobiłem double whipa. Więc teraz może jak wezmę tak trochę kamerę w dół bardziej, to będzie widać. Więc lecimy jeszcze raz, zrobię go dla was. Kolejny raz dzisiaj, bo robię go już na chillu. Myślę, że już się tak rozgrzałem. Teraz jest problem, bo nie wiem, czy ustawiłem dobrze kamerę, czy nie będzie zbyt. Dobra, lecimy z tym koksem. Kurczę. Dobra, wiem, że to was wkurzę, jak to grabię, więc sobie szybko tylko dropnę. Uwaga. Lubię się tak... Hup, siup. Lecimy, nie śpimy. Coś czuję, że ten vlog będzie długi. Ale myślę, że fajny. O! Dobra, napęd, quattro. O Jezu! Ale sketchy. Odjechało na palcach. Dobra, jeszcze raz. Bo tak nie może być. Postaram się teraz czysto to zrobić. Sklejone. Dobra, fajnie, ale tak sobie teraz myślę, powiem wam tutaj w drodze, jak sobie teraz myślę, że jak nie umiałem whipa, był taki hejt, umiałem double whipa, też jest hejt, że ledwo robię double whipa. Robię double whipa na bęku, nadal będzie hejt, więc myślę, że ten hejt będzie cały czas, chyba że jak zrobię beko. To się nie przestanie, ale mam zamiar zrobić beko. Może to was bawić, ale Bart Oskroba umiał wcześniej Bart Spina. Nie umiał Bart Spina, a umiał beko. Przed Bart Spinem umiał beko. Więc ja chcę po prostu pokazać ludziom, że nie trzeba jakoś bardzo przejść, żeby umieć beko. No i że trzeba dążyć do celu, bo ja dążę do celu i się nie poddaję, nie patrzę na hejty. Pamiętajcie, że nie można się poddawać. Ja spróbuję 3 whipy może z węgu, co? Tylko teraz, wiecie, nie jestem jeszcze rozdziany tak bardzo, więc te 2 whipki nie świadały ładnie. Ale tak to ładnie mi się dają. Nawet raz skeczowałem niechcący. Dobra, lecimy 3 whipy może, co nie? To będzie hardkorowe. Czy się w ogóle nagrywam? Mam nadzieję, że tak. 3 whipy, o kurczę. To już pomysł. Ej, całkiem nieźle, całkiem byłem blisko. Ale nie, myślę, że serio będzie gorzej, spróbuję jeszcze raz. Zobaczymy, czy teraz będzie lepiej. Bo tak naprawdę się nie starałem. Przyznam wam szczerze, że się nie starałem. O, teraz nawet nie wiedziałem, ile kręcę whipów, szczerze mówiąc. Dobra, chwilę odpoczynku, bo no już trochę zmęczyłem, ale powiem ci, co mogę gadać. Mam bardzo dobry pomysł, bo za dużo gadam dzisiaj na odcinku. Zrobię taką sekwę minutową, ok? Zrobię taką sekwę, no i zobaczymy, jak mi to wyjdzie wszystko. Dobra, taką minutową. Chciałem zrobić salada, ale nieważne. Jak wiecie, sekwa nie wyszła. Musimy powtórzyć.
Chyba tym razem bez tego salata zrobię. Lecimy z dość chillową sekwą. Kolejny ulep. No shik. Było coś na minikotarku? Mam nadzieję, że teraz we vlogach będzie pojawiało się więcej sztuczek. To co, może zaraz polecimy bar twist na bęku czy whip catch? Whip catch. W ogóle nie widać tego catcha. A naprawdę to on wygląda tak, gdzieś na takiej wysokości go.